Co to się tu wyprawia? O, jest tam mutant, o nie. Ale wydaje mi się, że oni nie... O, ale się wystraszyłem. Siemano, witam serdecznie w kolejnym odcinku na Palionowie. I w poprzednim odcinku udało nam się skontrolować X-a, ale nie byle jakiego, ponieważ X-a 2.0, czyli X-a, który jest o wiele silniejszy i X-a, który jest wzmocniony do tego, żeby walczyć z X-ami. Jak widzicie, uwaga, zerkam tutaj na przestrzeń, tu jak widać jest zwykły X, tam pewnie gdzieś dalej są kolejne, o tam widzę, że już kolejne dwa stoją. Jak widzicie, one dalej się pojawiają i doszliśmy już do tego na poprzednim odcinku, że one bez przerwy na nowo się pojawiają. Nie jesteśmy w stanie ich, że tak powiem, się pozbyć. Co oznacza, jak tak sobie o tym myślałem, że musi być jakieś miejsce, które ciągle te nowe X-y tworzy. Tak naprawdę musi być miejsce, w którym te X-y się, no tak naprawdę, rodzą. Tak można to tak nazwać. Musimy znaleźć miejsce, w którym po prostu te X-y się rodzą. Jeżeli zniszczymy miejsce, w którym one się rodzą, całkiem możliwe, że uda nam się i że wyjdziemy tak naprawdę obronną ręką z tego wszystkiego, zniszczymy tamto miejsce i automatycznie ja za pomocą X-a 2.0 zniszczę X-y, które aktualnie na Palionowie są i w ten sposób się pozbędziemy całkowicie X-ów. Czy nam się to uda? Nie wiem. Wiem, że na pewno musimy się dzisiaj zająć tym, żeby znaleźć jakiekolwiek chociażby poszlaki tego, gdzie może być miejsce tego, gdzie, że tak powiem, chowa się, albo może nie tyle chowa się, co bardziej gdzie jest miejsce, które klonuje. I to jest słowo klucz, ponieważ wydaje mi się, że to może niekoniecznie rodzi się, tylko że gdzie się klonuje. Ponieważ jak wiecie, my jakiś czas temu odkryliśmy miejsce, gdzie mutant, bądź tata hejtera z hejterem, którzy są mutantem, no czyli tak w sumie można powiedzieć, że mutant, klonują. I to jest tamto miejsce, tamten dom. Nie wiem, czy pamiętacie, tam na dole było zejście i tam jest taka maszyna do klonowania i wydaje mi się, że tam powinniśmy pójść zbadać tamten teren na samym starcie. Oczywiście zanim przejdziemy dalej, to koniecznie widzowie łapka w górę i subskrypcja. Wy macie czas na to, żeby zostawić łapkę w górę tak szybko, dopóki ja nie zmienię koloru tego napisu, tej eski, rozumiecie? Uwaga, 3, 2, 1, 0, start. Dobra, mam nadzieję, że wam się udało. Teraz mamy klimat niebieski, jak widzicie. Boże, ta eska tak dużo zmienia mnie w pokoju. To jest jedyne światło, które jest za mną. I po prostu taki kolor, jaki tam ustawię, taki mam cały pokój tak naprawdę, ponieważ ona naprawdę mega mocno świeci. Dobra, słuchajcie, w każdym razie skupmy się na tym, co mamy dzisiaj do zrobienia, bo jest kilka rzeczy, tak jak powiedziałem, musimy sprawdzić tamto miejsce. Więc od tego zacznijmy tak naprawdę. Od samego startu lecimy tak naprawdę tam, żeby zerknąć, czy tam przypadkiem nie znajdziemy czegoś ciekawego, czegoś, co może nam w tym wszystkim pomóc tak naprawdę. Wydaje mi się, że to tamta maszyna może być odklonowana. O kurczę, to jest chyba dosyć prawdopodobne, że tamta maszyna jest odklonowana. Ile tu ich jest? Dobra, schodzimy na dół. O, tu jest zniszczone te wejście. Nie, to jest jakby stale otwarte. Co się stało? Dobra, dziwne. Dobra, spróbujmy wejść tam. Dobra, łyp. Jest tam coś? Nie. Czy tam... Czy ja dobrze widziałem, że tam jest rozwalone pod tym? Czekajcie. Nie, dobra, są tu bloki. Dobra, git. Myślę, że to jest rozwalone już, ale dobra. Wydaje mi się, że to jest miejsce, w którym jest klonowanie, prawda, tutaj tych X-ów, tak mi się wydaje. No tu też zresztą mamy napisane to z tyłu, czego wcześniej nie zauważyłem, że anti-X równa się kontrola. To już wiemy, to już mamy wszystko, że tak powiem, sprawdzone. Nie jesteśmy w stanie, nie wiem dalej, jak kontrolować armię X tą właściwą, ale wiem, jak kontrolować X-a, którego sam stworzyłem, więc to jest akurat bardzo dobry puls, to jest bardzo dobry znak i tutaj możemy być, że tak powiem, z siebie dumni. A ta maszyna, moim zdaniem, jest maszyną odpowiedzialną za to, żeby klonować właśnie. Czemu to jest napisane Villa Szefów? Dobra, nie wiem. Nie wiem, o co chodzi. W każdym razie to jest... chyba, że to coś, jakiś znak to jest. Dobra, sprawdzimy zaraz Villa Szefów. Ale wydaje mi się, że to jest maszyna, która po prostu jest odpowiedzialna za to, żeby klonować te X-y. Za to, żeby one się ciągle, że tak powiem, pojawiały. Tylko jak widzicie, teraz to nie działa. Teraz to, że tak powiem, nie klonuje. Więc ja nie wiem, kiedy to się dzieje. Wydaje mi się, że może ta maszyna działa jakoś zdalnie. Nie wiem. W każdym razie wydaje mi się, że jest to jakiś powód tego i wydaje mi się, że powinniśmy to zniszczyć, aczkolwiek nie chcę tej decyzji podejmować sam, bo może ktoś ma jakieś inne patrzenie na tą sprawę, może ja źle na to patrzę, więc ja muszę to skonsultować z kimś, czy na pewno jest dobrze to niszczyć, czy nie, może, właśnie, a może to jest jakoś tam połączone w dół z czymś. Nie wiem, możecie dać znać widzowie, co o tym sądzicie. Ja sprawdzę tą Willę Szefów, bo aż dziwne, że to jest taki napis, wcześniej go tutaj nie było. A tutaj widzę, że ten monitor zaraz taki napis pokazuje, więc jest to co najmniej dziwne, ale sprawdźmy to. Czekajcie, gdzie mam te bloki? Co jest grane? A dobra, co jest? Ja nie miałem ich w ekwipunku, a one nagle mi się pojawiły. Dziwne. Bardzo dziwne. Dobra, otwórzmy to.
I idziemy w takim razie do willi szefów. Dobra, no zobaczmy, co tam się kryje, dlaczego tam był taki napis. Może, nie no, willa szefów, my ją odzyskaliśmy, to już willa szefów raczej jest takim miejscem, wiecie, że nie wiem, po co tam jest napisane, aczkolwiek może, chyba, że ktoś nam zniszczył tam willę szefów, czekaj, no może tak być też. Dobra, sprawdźmy, jak to wygląda sytuacja. No nie no, willa stoi tak jak stała, tak naprawdę. Dobra, coś tu jest napisane na tabliczkach. Włóż kartę, aby wejść, willa szefu. Dobra, no kartę mamy, to już wszystko z powrotem zaczęło... Dobra, działa, już myślałem, że nie działa znowu, ale jednak działa. A weźmy sobie tą kartę. Przyjdę do was, tata, hej, to jest chyba jakieś stare. Wywalmy to w ogóle, to jest... Dawno nas tutaj nie było, trzeba tutaj lekko uprzątnąć. Jak widzicie, tutaj zarosło całkowicie to drzewo. Jest totalny młyn, trzeba to jakoś uprzątnąć tutaj, bo, że tak powiem... Nie ma lekko, nie ma lekko, ale nie, no dobra, tutaj, nie wiem dlaczego tam było napisane willa szefów, w każdym razie jest to jakieś fake info. No ale willa szefów może nam się przydać do tego, żeby jakoś może tutaj w tym miejscu coś zacząć działać właśnie w związku z tym wszystkim. No może to jest idealny moment na to, żeby zebrać sporo tę komisję szefów. Może tak, widzowie, dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie, żeby znowu zebrać komisję szefów i wspólnie z Dave'em poszukać rozwiązania na to. Ja tak szybko się tu przejdę, tylko zobaczę, jak tu wygląda sytuacja, czy tutaj coś podejrzanego jest, czy coś się zmieniło, czy nie. Ale wydaje mi się, że wszystko jest git. To, kurczę, jak my mamy zniszczyć ten bedrock, jak on tu został postawiony przez tatę hejtera, to jest bez sensu. Dobra, wyjdźmy tu, tutaj jest wszystko git. Tu mamy, o właśnie, tu mamy dużo tych wzmacniaczy, na tym się trzeba pochylić. Może to trzeba jakoś wykorzystać, żeby jakby za pomocą tego... może jakoś powstrzymać tatę hejtera i hejtera, czyli mutanta X w tym momencie. Tu w ogóle mamy zejść na dół do tej całej tej, jak to się nazywa. O kurde! Co to się tu wyprawia? O, jest tam mutant, o nie, o nie! Dobra, co my odkryliśmy w tym momencie? To wygląda... Okej, to wygląda jak miejsce, w którym te X-y się tworzą. Co tu się wyprawia? Ej, mnie tu nie powinno chyba być. Mnie tu chyba nie powinno być. Ej, wiecie co, ja... Narodziła mi się teraz pewna koncepcja. Mam pewien pomysł, który można by było zrealizować, ale zaraz wam o tym powiem, ale dobra. Chyba znaleźliśmy miejsce, w którym X-y się mnożą. Jak widzicie, jest tam, to wygląda jak mrowisko, ale ich tu jest dużo. Jest tam mutant X i to są jego jakby dzieciaki, które tutaj łażą. No kurczę, jakby mnie zobaczyli, to by była lipa, to by za mną ruszyli chyba. Czekajcie, podejdźmy bliżej, zobaczmy, jak ta maszyna wygląda. Oni póki co mnie nie widzą, więc jest git. Jesteśmy dosyć daleko, ale dobra, to jest taki młyn, co tu się dzieje teraz. Weźmy sobie spływę, w razie czego jakby trzeba było jakoś ten... Tam się tworzą te X-y chyba. Ej, dobra, to w takim razie to może być tak, że w tym miejscu oni tworzą te X-y, a w tamtym miejscu je klonują. I może dlatego ja nigdy tego nie widzimy, bo on jakby to może robi wtedy, kiedy nas nie ma. A teraz jakby tutaj, tu może teraz pracuje na tym, żeby ich stworzyć. Patrzcie, przemieścił się. Może on teraz ich tworzy, o kurde, dobra, czekajcie. To jest mega przypał w tym momencie, czekajcie, ja muszę stąd iść. Nie chcę tutaj być, bo to jest zbyt niebezpieczne, żeby tutaj teraz w tym momencie siedzieć. Ale mamy ewidentnie znak na to, że coś tutaj, że tak powiem, się dzieje. Że jest tutaj akcja grana. Wiecie, dobra, powiem wam na czym pomyślałem, czekajcie, zaraz tu jeszcze zerkniemy, ale powiem wam na czym pomyślałem, co mi wpadło do głowy. Skoro jest takie miejsce, w którym tworzą się te X-y, właśnie jak tutaj, że jest taka jakby fabryka wręcz. Fajnie by było się dowiedzieć, jak ta fabryka funkcjonuje i jak się tak naprawdę tworzą te X-y, na jakiej zasadzie one się tworzą. Żeby móc to sprawdzić, musiałbym się tam dostać, ale jeżeli ja tam wejdę jako ja, to one mnie po prostu zaatakują. I teraz myślę nad tym, czy nie stworzyć drugiego X-a, którym będę mógł sterować, który byłby jak właśnie ten X2.0, ale byłby X-em, który miałby czerwone oczy. Ale taki, nad którym bym mógł sterować, czyli nie do końca byłby to X taki jak oni, tylko byłby to X, który... Taki X zwiadowca, wiecie o co chodzi, takiego, którego bym tu wysłał, po to, żeby on to sprawdził, po to, że jakby mimo tego, żeby miał czerwone oczy, to miał tylko czerwone oczy, ale nie byłby jakby zły, wiecie o co chodzi. Zrobić takiego X-a zwiadowcę, który by tutaj przyszedł i po prostu sprawdził, jak to wszystko funkcjonuje, bo to serio, co tutaj się wyprawia, to jest głowa mała, nie? Ej, ja pierwszy raz widzę taką maszynę. To jest nienormalne, tam coś jest napisane. Ej, dobra, tam coś jest napisane. Czekajcie. Armia X, klonowanie, czas trwania stale, zniszczyć palionowo. Dobra, nie, to co tu się wyprawia, to jest jakiś żart. To jest jakiś żart. Dobra, wiecie co, nie chcę na siebie zwracać uwagi, bo jak mnie zobaczą, to będziemy mieli mocną lipę. Nie chcę, żeby tak się stało, więc niech oni tutaj sobie działają. Ja muszę o tym komuś koniecznie powiedzieć, ale dobra, co my odkryliśmy w tym momencie, to ja się nie spodziewałem takich rzeczy. Ja się w ogóle nie spodziewałem, że takie rzeczy są w ogóle pod willą szefów. To jest nienormalne, że tu się takie rzeczy dzieją. Ale wydaje mi się, że oni nie... O, ale się wystraszyłem! Ten X tam tak stało, nie, on wie o tym, że ja już tutaj byłem. O nie, mam nadzieję, że nie powie... Dobra, trzeba się go pozbyć, zanim powie reszcie. Trzeba się go pozbyć, chodź tu. Dobra, ciosa dostałeś. Dobra.
O nie, o nie, o nie, o nie, 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 nie. Dobra. Zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie. Dobra, zjedzmy sobie. Dobra, wylądujmy tu. Idziesz do mnie? Nie. Dobra. Giń. Giń. No, no, giniesz? Dobra, zginął. Dobra, pozbyliśmy się dowodów. Ja nie mogę. Ale przypał, ty, ja był jakiś ochroniarz był przy tym. Nie spodziewałem się, że on się tam pojawi. Ale jaja, dobra, to było niebezpieczne. To było niebezpieczne, to było niebezpieczne. Jeden z nich wyszedł w takim razie, czyli one w jakiś sposób wychodzą. Wydaje mi się, że one w zupełnie inny sposób wychodzą, niż nam się wydaje. Tak bym strzelał, że oni mają jakieś inne wyjście, o którym jeszcze nie wiemy, gdzieś tam na dole, bo na pewno by ktoś to zauważył, że oni wychodzą z tego, z tej willi. Ktoś by to na pewno podejrzał. Oni muszą wychodzić jakimś innym wyjściem, muszą mieć jakieś wyjście na środek Palionowa i w centrum się pojawiać po prostu. Tak bym obstawił, że tak będzie. Czemu on ma jakiegoś wąsa, ten hater? Dobra, nie rozumiem. W każdym razie wrócił z powrotem. Dobra. Ej, odkryliśmy naprawdę coś niesamowitego w tym momencie. Wiemy, gdzie tak naprawdę tworzą się X-y. To jest bardzo ważna rzecz. Musimy polecieć sobie na górę do laboratorium. I musimy tutaj zacząć pracować nad tym, żeby tworzyć X-a, który będzie miał czerwone oczy. Tak naprawdę wydaje mi się, że potrzebowalibyśmy do tego jakiegoś barwnika, tak naprawdę, żeby po prostu wykorzystać i zabarwić mu oczy na czerwono. Tylko oczy, tak naprawdę nie zmienić jego działania, nie sprawić, żeby on był zły. Sprawić, żeby on wyglądał jak reszta, ale działał zupełnie inaczej. I wydaje mi się, że to jest tak naprawdę coś, na czym powinniśmy się w tym momencie zawiesić i coś, na czym powinniśmy zacząć pracować. Tylko w jaki sposób, czy sam barwnik wystarczy na to, żeby go zmienić? Nie wiem, szczerze mówiąc, wydaje się to być proste, jakby barwnikiem go pomalował, żeby był na czerwone oczy, ale nie mam takiej pewności, nie jestem pewien, czy aby na pewno to by się udało, mam nadzieję, że tak. No nie wiem, to wszystko będziemy musieli sprawdzić, widzowie. W każdym razie, słuchajcie, wiemy już o kilku rzeczach, dowiedzieliśmy się czegoś ciekawego dzisiaj i mamy, że tak powiem, troszkę jesteśmy, można by powiedzieć, że krok do przodu i wiemy coś, nieco więcej. Jeżeli chcecie, widzowie, kolejny odcinek, a na pewno chcecie, ja chcę, bo ja muszę się dowiedzieć, co tutaj się, prawda, wydarzy. Ja będę na pewno to wszystko badał, no to oczywiście to zbadam. Was serdecznie zapraszam na serwer kidowice.pl i na kanał Szczypson Plus, bo już mi się to wszystko myli. W każdym razie zapraszam was na te rzeczy, wszystkie linki macie w opisie i IP do serwera macie w opisie, ponieważ serwer kidowice.pl to jest najlepszy serwer pod słońcem, a wioska Kidowice też jest bardzo fajna, więc wbijcie tam i oglądajcie. Zapraszam. Dobra, widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hello!